Dzień dobry, witajcie w tym dniu dzisiejszym z tego przepięknego miejsca, gdzie jeszcze widać, że zima niedawno była, albo niedawno w nocy przyszła, ale już szybko odchodzi. Witam Was słowem, które dzisiaj czytamy, pierwszy werset chcę przeczytać. Posłuchajcie, umiłowani moi, czy to nie Bóg wybrał ubogich w oczach tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa obiecanego tym, którzy Go miłują? Ten dzisiejszy fragment, choć nie bezpośrednio, to informuje nas o tym, co w życiu jest najcenniejsze. Informuje nas o tym, co ma prawdziwą wartość w oczach Boga. I to nie jest, jak się okazuje, bogactwo, majątek, pewien sukces, który tutaj na ziemi możemy osiągnąć, który my wyceniamy, że to jest takie i takie i ja chcę to mieć. Oczywiście nie jest też powiedziane, że to jest złe, absolutnie. Ale czytamy, że Pan Bóg jednak wybrał ubogich w oczach tego świata, aby byli bogatymi w wierze. A wiara prowadzi do Królestwa Bożego, czyli do życia wiecznego, i to jest wartość, której nie da się policzyć. Wartość, która jest po prostu bezcenna, wspaniała, i wszystko inne, co my nazywamy wartością, pieniędzmi, majątkiem, sukcesem, blednie w porównaniu z tą nieopisaną rzeczywistością. I to tak uczy nas dzisiaj takiego stwierdzenia: Panie Boże, uczyń mnie ubogim w duchu, bym mógł szczerze tą wiarą żyć. Naucz mnie patrzenia na to, co mam, kim jestem, do czego dążę, w taki sposób, bym przede wszystkim mógł być autentyczny i szczery przed Tobą, przed innymi ludźmi, abym mógł zawsze z taką wielką wartością, szacunkiem patrzeć na drugiego człowieka, na każdego człowieka, którego spotykam. To jest taka nauka również i stwierdzenie w tym wielkim tygodniu, jaki przeżywamy, w tym czasie pasyjnym, że nie najważniejszy jest, może inaczej, najważniejsze jest to, bracie i siostro, to, żebyś miał nie pełny sejf, pełne konto bankowe, ale żebyś miał pusty krzyż. Żebyś miał wiarę w ten pusty krzyż w swoim sercu, na którym tak wiele wydarzyło się dla Twojego i mojego zbawienia. I to się okazuje z najpiękniejszym bogactwem, wartością, w ogóle czymś cudownym, co możemy tutaj na ziemi odkryć. Dlatego życzę Wam chodzenia w takiej prawdzie właśnie i takiego dostrzegania świata w taki sposób, jak Pan Bóg dostrzega. Zostańcie z Bogiem i życzę Wam właśnie błogosławieństwa w tym dniu i w tych najbliższych pięknych dniach, jakie nas czekają. Amen. Do zobaczenia.